W dzisiejszej lekcji poznasz 10 sposobów na to, jak można przestać mówić hello w rozmowach z Anglikami. Dlaczego mówimy no to hello? Dlatego, że to hello, hello. To jest takie wyuczone książkowe, nie na tym polega język angielski. Kiedy nauczymy się takiego hello z książki, potem przyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii, a Anglicy zaczynają do nas takimi oto wyrażeniami jechać i nie za bardzo wiemy, o co chodzi, więc po dzisiejszej lekcji będzie już wszystko wiadomo. Numer jeden. Można powiedzieć w języku angielskim hi there albo hello there. I teraz tak. Jaka jest różnica pomiędzy hi there i hello there? Hi there, jeżeli ktoś jest niedaleko, blisko, to możemy powiedzieć hi there, a jeżeli ktoś jest po drugiej stronie ulicy na przykład, albo na drabinie na dachu, może być też taka sytuacja, powiesz hello there, ok? Więc taka różnica, hi there, jeżeli blisko, hello there, jeżeli daleko. Dajcie znać, czy to przydatne, kciuki w górę, a ja już jadę, słuchajcie, z drugą opcją. Opcja alright. Słuchajcie, to alright jest bardzo, bardzo popularne w Wielkiej Brytanii. Przyjechał kiedyś starszy mężczyzna do pracy na roli i podzielili pracowników, niektórzy wyszli w pole, niektórzy zostali właśnie na gospodarstwie i jemu kazali zostać na gospodarstwie, podczas kiedy wszyscy inni poszli do pracy w polu. Po całym dniu pracy wraca menadżer i już widzi tego biednego, starszego pana, ten leci do niego, krzyczy: Paweł, Paweł, ty mnie ratuj, oni cały dzień każą mi orać, a ja nie wiem, gdzie traktor i gdzie pług. Okazuje się, że oczywiście ci Anglicy mówili do niego przez cały dzień alright, to znaczy w porządku, alright, wcale nie znaczy oraj, tylko po prostu trzymasz się dobrze. What's up? What's up? To jest, słuchajcie, wyrażenie, które jak najbardziej można usłyszeć, zwłaszcza wśród młodzieży, wśród kolegów w sytuacji bardzo potocznej, takiej slangowej, bo zwróćcie uwagę, że mamy w trzech kolorach te wszystkie wyrażenia, te wszystkie na czarno. To są te wyrażenia, które są potoczne. To znaczy, że można ich spokojnie użyć właśnie w takiej sytuacji nieformalnej wśród kolegów w pracy, jeżeli nie pracujesz w jakimś biurze, to wtedy te mogą być. What's up? What's up? What's up, man? Albo może być what's up, dog? Może być what's up, pet? W zależności od tego, w którym miejscu w Wielkiej Brytanii mieszkacie. Jak jeszcze możemy się z kolegami przywitać, na przykład w pracy? Możemy powiedzieć what's happening? Ok, uwaga, co to znaczy z tym what's happening? What's happening tak naprawdę oznacza, a co tu się wyprawia, albo co się dzieje, ale można tego jak najbardziej użyć jako powitania, czyli ktoś może powiedzieć hi, a ty możesz powiedzieć hi, what's happening? Ok, uwaga, zwróćcie uwagę na to, że pomimo, że to jest pytanie, to intonacja w tym pytaniu spada w dół. Nie mówimy what's happening, tylko mówimy what's happening. What's happening? Weź sobie to wymrucz, jeżeli chcesz. Mówimy Intonacja się obniża. Dlaczego? Dlatego, że w języku angielskim każde pytanie, które zaczyna się od what, where, why, when, how many, czyli takie nasze W questions, my je tak nazywamy, intonacja zawsze jest w dół, pomimo, że jest to pytanie. Proszę bardzo, angielski dla Ciebie. What's happening? Świetnie. I jeszcze jedno wyrażenie, którym możemy kogoś przywitać. There she is. Ok, co oznacza there she is? There she is oznacza o, tutaj jest. Tak jakby można powiedzieć o, znalazła się zguba na przykład. Takiego wyrażenia możemy użyć, kiedy czekamy na kogoś od dłuższego czasu, albo kiedy kogoś się spodziewamy i ta osoba przychodzi, to ta osoba na przykład może powiedzieć hi everyone, a ty możesz odpowiedzieć wow, there she is, albo hi, there she is, co po prostu oznacza a, jesteś, there she is, albo there he is. Mamy wyrażenia potoczne, przechodzimy do naszych wyrażeń takich neutralnych. Wyrażenia neutralne, których można spokojnie użyć, na przykład w pracy, jeżeli pracujesz w miejscu jakimś takim bardziej, gdy pracujesz bardziej w takim miejscu oficjalnym, okay, czy na przykład w jakimś biurze,
Albo w szkole, w rozmowie z innymi mamami na przykład. Możesz powiedzieć good to see you, albo great to see you, albo nice to see you, co oznacza po prostu miło Cię widzieć, fajnie Cię widzieć. Czyli ktoś do Ciebie powie oh hello, a Ty powiesz oh hello, nice to see you. Ok? Miło Cię widzieć. Ok? Słuchajcie, kolejne powitanie, którego można użyć zamiast tego naszego hello, możemy powiedzieć, słuchajcie, good morning, good afternoon albo good evening. I teraz w sytuacji troszkę mniej formalnej można po prostu powiedzieć morning, albo można powiedzieć afternoon, albo good evening, czyli to jest takie jakby good evening, ok? Tylko tak to się wymawia, to jest zapis tego, jak się wymawia. Oczywiście w ten sposób nie piszemy poprawnie, good pisze się tutaj w taki sposób, jak macie zapisane. Ostatnie trzy wyrażenia, one są formalne. Bardzo zachęcam Cię do tego, żeby w tym momencie również powtarzać za mną, ponieważ samo oglądanie niewiele Ci da. Jeżeli chcesz odnieść jakieś faktycznie sukcesy w nauce, należy powtarzać najlepiej na głos i to wszystko stosować. No więc, how are you doing? How are you doing? To znaczy, jak się masz, jak się miewasz. How are you doing? Zauważ, że zaczynamy od naszego how. How, pomimo tego, że tu jest he na początku, to i tak to jest W question. To jest słowo z grupy W questions, więc intonacja nadal opadająca. How are you doing? Ok? Jak się miewasz? How do you do? Tak samo. Jak się masz? Jak się miewasz? How do you do? Powtarzaj z intonacją opadającą. How do you do? I ostatnie, how have you been? How have you been? Jak się masz? Tylko tutaj, uwaga, to wyrażenie, z niego skorzystamy zwłaszcza w momencie, kiedy nie widzieliśmy kogoś już od dłuższego czasu i chcemy wiedzieć, jak u niego się sprawy miewają. Jeszcze raz dziękuję Ci za Twój czas, za Twoją uwagę i za Twoje zaangażowanie. Ściskam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Buziaki, pa pa!